I stało się. Od 2021 roku spółki komandytowe zostają objęte podatkiem CIT. I teraz powstaje pytanie, co dalej? Dzień dobry, nazywam się Mateusz Korus, jestem radcą prawnym. W związku z objęciem spółek komandytowych podatkiem CIT od 2021 roku, wielu przedsiębiorców, którzy zdecydowało się na prowadzenie biznesu w Polsce właśnie w tej formie, zastanawia się, co dalej. W tym filmie omówię alternatywy, jakie będą do dyspozycji spółek komandytowych w nowym otoczeniu prawnym. Spółka komandytowa w ostatnim dziesięcioleciu zrobiła w Polsce prawdziwą furorę. Z niecałych 10 tysięcy spółek komandytowych, które zostały zarejestrowane do 2010 roku, aktualnie tych spółek w Polsce mamy ponad 40 tysięcy. Spółka komandytowa stała się bardzo ciekawym modelem prowadzenia biznesu w Polsce, szczególnie dla firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Działo się tak dlatego, ponieważ w tak zwanym modelu hybrydowym była możliwość połączenia dwóch bardzo korzystnych rozwiązań właśnie w tej formie. Z jednej strony w spółce komandytowej istniała możliwość ograniczenia odpowiedzialności osobistej wspólników spółki. Działo się tak poprzez przejęcie roli komplementariusza przez odrębną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast pozostali wspólnicy, czyli komandytariusze, którzy byli osobami fizycznymi, korzystali z pojedynczego modelu opodatkowania, tak jak to mamy na przykład przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółki jawnej. Od wielu lat rządzący podejmowali pewne inicjatywy, które miały prowadzić do objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT. Te przedsięwzięcia kończyły się zazwyczaj w połowie drogi. Najpierw został zlikwidowany przywilej podatkowy spółki komandytowo-akcyjnej, później za sprawą szeregu zmian zostały wprowadzone do porządku prawnego przepisy, które bardzo utrudniły przekształcenie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w spółki komandytowe. Jednak od 2021 roku zapowiedzi o objęciu spółek komandytowych podatkiem CIT stają się rzeczywistością. Zasadnicza zmiana będzie polegać na tym, że podatkowo spółka komandytowa zostanie zrównana z spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Będzie się tak dziać dlatego, ponieważ spółka komandytowa będzie podlegała podwójnemu opodatkowaniu. Do tej pory spółki komandytowe były transparentne podatkowe. Oznaczało to, że podatek od zysków był płacony tylko jeden raz z pozycji wspólników. Natomiast w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością taka transparentność podatkowa nie istniała. Zyski były opodatkowywane dwukrotnie. Najpierw sama spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musiała zapłacić podatek CIT od swoich zysków. Następnie przy wypłacie wspólnikom dywidenda podlegała opodatkowaniu PIT. W konsekwencji w przypadku wyboru tzw. modelu hybrydowego spółki komandytowej z udziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, efektywne opodatkowanie wynosiło pomiędzy 19,5% a 21%. Natomiast w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku tak zwanych małych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, to efektywne opodatkowanie to było mniej więcej 27%, a w przypadku dużych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością efektywne opodatkowanie wynosiło nawet ponad 34%. Za sprawą reformy, która zacznie obowiązywać od 2021 roku, obie spółki są tak naprawdę teraz zrównane. Od 1 stycznia czy od 1 maja, w zależności od wyboru spółki, spółki komandytowe, które są spółkami małymi, również będą podlegały efektywnemu opodatkowaniu w wysokości około 27%, natomiast duże spółki komandytowe, tak jak duże spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będą podlegały efektywnemu opodatkowaniu powyżej 34%. Przedsiębiorcy zadają sobie pytanie, czy istnieje możliwość obniżenia tego opodatkowania. Spółki komandytowe będą mogły zastanowić się nad wdrożeniem kilku zmian. Jedna zmiana może polegać na tym, że spółka komandytowa zostanie przekształcona w spółkę jawną. Jednak w tej sytuacji wspólnicy muszą uważać na jedną pułapkę, która została zastawiona w aktualnych przepisach.
Pojedynczemu opodatkowaniu od 2021 roku podlegają tylko i wyłącznie tzw. proste spółki jawne, to jest takie spółki jawne, w których wspólnikami są tylko i wyłącznie osoby fizyczne. Jeżeli spółki komandytowe w tzw. modelu hybrydowym przekształcą się w spółkę jawną i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która wcześniej była komplementariuszem spółki, pozostanie nadal wspólnikiem tej spółki jawnej, w 2021 roku taka spółka jawna również będzie podlegała podwójnemu opodatkowaniu. Zatem w sytuacji, w której wspólnicy zdecydują się na przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną, będą musieli pamiętać o tym, aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jakiekolwiek inne spółki kapitałowe, które są wspólnikami takiej spółki, nie będą już po przekształceniu mogły być wspólnikami spółki jawnej. W drugim wariancie spółki komandytowe mogą rozważyć przekształcenie się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wprowadzone przepisy dają pewne zachęty do takich działań. A mianowicie, mimo iż od 2021 roku zarówno spółki komandytowe, jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będą podatnikami CIT, to nowy tak zwany estoński model CIT-u w Polsce będzie do dyspozycji tylko i wyłącznie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Instytucja ta będzie bardzo ciekawa, ponieważ pozwoli ona z jednej strony na odsunięcie wszelkiego opodatkowania zysków dopiero na moment, w którym te zyski będą wypłacane wspólnikom. Po drugie, w ramach tak zwanego estońskiego CIT w Polsce możliwe będzie obniżenie tak zwanej efektywnej stopy opodatkowania zysków. Instrument ten będzie do dyspozycji tylko i wyłącznie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zatem spółki komandytowe mogą rozważyć albo przekształcenie się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, albo w modelu hybrydowym po prostu połączenie ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która była do tej pory komplementariuszem. W kolejnym wariancie spółki komandytowe mogą zdecydować się na niepodejmowanie jakichkolwiek działań, czyli wspólnicy będą kontynuować swoją działalność dalej w ramach spółki komandytowej. W takiej sytuacji spółki te po prostu staną się podatnikiem CIT. Natomiast, co ważne, spółki te będą mogły skorzystać z kilku ulg podatkowych, które były dostępne jeszcze przed 2021 rok. Zatem 2021 rok może być renesansem ulgi badawczo-rozwojowej, która tak naprawdę jest ulgą na rozwój nowych produktów czy usług w przedsiębiorstwie, czy też zwolnień podatkowych w ramach polskiej strefy inwestycji. Zwolnienia te będą do dyspozycji spółek, które realizują nowe inwestycje i w praktyce mogą one oznaczać wieloletnie wakacje podatkowe, które mają być nagrodą za poniesienie kosztów inwestycji przez spółkę. W ostatnim wariancie, który na razie wydaje się bardzo często wybierany przez wspólników spółek komandytowych, oprócz dotychczasowej spółki komandytowej, obok tej konstrukcji zostanie powołana spółka jawna. Rozwiązanie to jest o tyle ciekawe, że wymaga podjęcia najmniejszej liczby działań. Natomiast rozwiązanie to jest równocześnie do pewnego stopnia ryzykowne, ponieważ taki podział biznesu musi mieć swoje uzasadnienie prawne i podatkowe. Zwykłe powołanie takiej spółki jawnej obok spółki komandytowej i wyciąganie zysków ze spółki komandytowej poprzez spółkę jawną może doprowadzić do podważenia takiej konstrukcji przez urzędy skarbowe. Zatem należy zalecić daleko idącą ostrożność przy wyborze tego modelu. Podsumowując, objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT do 2021 roku to duża zmiana, która uderzy w polski sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm rodzinnych. Jednak wobec tej zmiany spółki komandytowe nie będą bezbronne. Spółki te będą mogły rozważyć albo przekształcenie się w spółkę jawną, albo przekształcenie się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, albo spółki te nie będą musiały podejmować dalszych działań związanych z zakładaniem czy przekształcaniem spółek, ale będą mogły rozważyć skorzystanie z ulg podatkowych, takich jak ulga badawczo-rozwojowa czy zwolnienie podatkowe w ramach polskiej strefy inwestycji. Ostatnim wariantem będzie tak naprawdę tworzenie koncernów w Polsce, w których oprócz spółek komandytowych będą funkcjonować również spółki jawne. W tym wypadku jednak należy zalecić przedsiębiorcom dużą ostrożność, tak aby nie powołali konstrukcji sztucznej, która będzie mogła być podważona przez organy skarbowe. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu.